Hejcho moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale i dzisiaj mamy 20 grudnia i rozpoczynamy 20 vlogmas. Dzisiaj rozpoczynamy go troszeczkę później z racji, że mamy godzinę 17 już, to jest dość późno. Ale dzisiaj tak naprawdę za dużo się nie działo, ale działo się też bardzo dużo. Z racji, że wstałam się i rano, zadam się na nie, ogarnęłam się, wyspałam się, chociaż wczoraj nie mogłam zasnąć. Do 3:30 chyba siedziałam, po prostu no dosłownie patrzyłam w sufit, nie mogłam zasnąć, nie chciałam brać telefonu, bo wiedziałam, że wtedy to już w ogóle nie zasnę. No, ale serio, serio masakra, ciężko z tym było. No ale koniec końców zasnęłam i dzisiaj wstałam o godzinie 9:00, właśnie ogarnęłam się, zjadłam i moja mama zawiozła mnie na jazdy. O 12:00 byłam umówiona właśnie na placu manewrowym pod moją szkółką jazdy. Pojeździłam sobie, jeszcze zrobiłam wszystkie zdania egzaminacyjne. Pojechałam właśnie w strefę egzaminacyjną. No i o godzinie 14:00 miałam egzamin na prawo jazdy i moi drodzy, zdałam go, dokładnie tak. Zaraz wam oczywiście wszystko pokażę, powiem, opowiem jakie błędy zrobiłam, co poszło mi dobrze, co poszło mi źle, jakie moje nastawienie ogólnie było, stres i tak dalej, także wszystko wam o tym opowiem. I jestem naprawdę szczęśliwa. To było moje trzecie podejście do egzaminu. Jak pamiętacie, ja wam jakiś czas temu opowiadałam o moim pierwszym podejściu, o drugim wam w ogóle nie wspominałam, bo to była równie... na tym samym poziomie porażka. Otóż, jeżeli nie oglądaliście, to na moim pierwszym egzaminie zapomniałam zamknąć drzwi. Zostawiłam te otwarte drzwi z grzeczności dla pana, bo zobaczyłam, że on mi otworzył i ja mu po prostu nie zamknęłam, nie popatrzyłam na kontrolki, no i dupa. I pojechałam dwa razy na otwartych drzwiach. A natomiast za drugim razem na prawo jazdy, który miałam w piątek, oblałam również na łuku, najechałam na pachołek, noga mi na sprzęgle tak olatała i po prostu byłam przerażona. I nie zdałam i w piątek od razu się umówiłam na egzamin na poniedziałek, miałam tak szybko, miałam środa, piątek i poniedziałek, także naprawdę trafiło mi się mega dobrze. No i tym razem się bardziej przygotowałam, dokupiłam sobie jeszcze dodatkowe jazdy i udało się, także moi drodzy, wierzcie w marzenia, one się spełniają. Nie pamiętam od kiedy, od dziecka po prostu zawsze, zawsze marzyłam najbardziej, żeby mieć prawo jazdy. No i w końcu to marzenie spełniłam. Co prawda jeszcze nie mam go, ale za niedługo dostanę. Jutro pojadę złożyć właśnie papiery, o Jezu, na ten egzamin. No i co? Pokażę wam, jak to wszystko wyglądało. Egzamin się rozpoczął dokładnie 14:08, 14:18 wyjechaliśmy z placu i zakończył się o 14:50, także trwał no tak około 40 minut, 50 minut razem z placem. No i właśnie Wiktoria Łącka, dzisiejsza data, o 14:05 ogólnie miałam termin dzisiejszy, kategoria oczywiście B. No i przygotowanie do jazdy zrobiłam dobrze, ruszanie z miejsca, czyli po prostu po łuku do tyłu i do przodu dobrze. Natomiast błąd zrobiłam na parkowaniu równoległym, otóż to najechałam na krawężnik, to już było poza placem manewrowym, no ale zaliczył mi, ponieważ potem się poprawiłam i zrobiłam dobrze. Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesienie, no to jest oczywiście nasza kochana górka. No i na pierwszy raz na górce również mi latała noga na sprzęgle i po prostu puściłam za szybko, silnik mi zgasł, później jeszcze mi zjechał, także no musiałam ponowić, ale się udało, także git. Później włączanie się do ruchu dobrze, jazda drogami dwukierunkowymi, dwujezdniowymi i jednojezdnymi dobrze, jazda drogami jednokierunkowymi dobrze, przejazd przez skrzyżowanie równorzędne dobrze, przejazd przez skrzyżowanie oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu. I tutaj ogólnie nie wiem, czy zaliczałabym pod jakiś błąd, ale to było, że ja byłam także zestresowana, a pan na jazdach powiedział mi, żebym robiła coś tylko jak będę stuprocentowo pewna. No i ja stwierdziłam, że wezmę sobie to do serca i wolę zrobić coś później, niż po prostu zrobić to źle. No i było to na skrzyżowaniu, gdzie był strasznie duży ruch, cały czas samochody jechały z jednej, z drugiej strony. Miałam kilka takiej okazji, żeby wyjechać, ale się po prostu bałam, a wolałam tego nie robić tak na szybko, nie chciałam, żeby mi zgasł, nie chciałam wymuszać pierwszeństwa, także po prostu stałam i wydaje mi się, że dlatego, że tam chyba jakieś dwie okazje minęły, to dlatego mi tutaj pan, no bo tak to o żadnym innym błędzie mi po prostu nie mówił.
Dalej przejazd przez skrzyżowanie ze sygnalizacją, przejazd przez wyspy, przejazd przez skrzyżowanie dwupoziomowe, przejścia dla pieszych, to wszystko jest dobrze. Zawracanie, przejazd przez torowisko tramwajowe, kolejowe, dobrze. Tutaj też wszystko jest dobrze, nawet zrobiłam, moi drodzy, wyprzedzanie, także byłam z siebie dumna. Tutaj wszystko dobrze i jeśli chodzi o jeden ostatni błąd, który został, to jest respektowanie zasad techniki kierowania pojazdami i dostałam jeden błąd, no z racji, że zgasł mi raz, jak ruszałam, przez przypadek ruszyłam na dwójce. Także no, ale to był taki jeden tylko przypadek, także wydaje mi się ogólnie, że egzamin mógł być zrobiony lepiej, nie wszystko było perfekcyjnie i tak jestem zadowolona, no i ważne, że ten wynik pozytywny jest i ważne przede wszystkim, że nie boję się jakby jeździć po tej ulicy, bo na egzaminie byłam strasznie zestresowana, ale wiem, że normalnie jak będę wsiadać za kółko, będę zdecydowanie mniej zestresowana, bo nikt mnie tutaj już oceniać nie będzie, jechałam z jakimś Krzysztofem, także polecam pana, bardzo sympatyczny, naprawdę. Jak na początku zobaczyłam go, to się trochę wystraszyłam, ale później jak posiedziałam z nim trochę w samochodzie, to naprawdę tak dobrze mu się z oczu po prostu patrzyło. A tymczasem, moi drodzy, właśnie mamy godzinę 17, ja dzisiaj o godzinie 19 mam korki. I z racji, że są to ostatnie moje korki w tym roku i też ostatnie korki przed świętami, stwierdziłam, że mojej pani od korepetycji zrobię prezent, z racji, że ona mi kiedyś też dała prezent, piękny naszyjnik, także stwierdziłam, że im również zrobię prezent. A tak się składa, że my sobie często gadamy też na tych korepetycjach, tak w międzyczasie. No i dowiedziałam się właśnie, że razem z jej mężem uwielbiają te oto cukierki Lindory, także kupiłam właśnie je. Oraz dowiedziałam się także, że dostali dwa pierwsze kubki świąteczne, więc stwierdziłam, że kupię im tych kubków świątecznych po prostu troszkę więcej. Zaraz wam pokażę, jak one wyglądają. No i przy okazji, jak kupiłam kubki, to kupiłam też podkładki pod kubki, żeby nie było. Muszę pozakreślać oczywiście wszystkie ceny. Tutaj akurat nie ma, ale jest tutaj. Ciach, na Lindorkach raczej nie ma i jeszcze na kubkach będzie od spodu. O, proszę bardzo, tak wyglądają kubki. One nie są takie świąteczne, tylko takie bardziej zimowe, ale wydaje mi się, że wyglądają dość słodko. Pakuję z powrotem i drugi. Taki sam. Także również zakreślam. Okej, pięknie. I teraz to wszystko pakuję. Ciekawe, czym się to zmieści w sumie do tej torebki. Tego nie przewidziałam. Jakby to powiedzieć kiepsko. O, udało się. Cyk. I cyk. Okej, udało się. Tak to się prezentuje. Trochę duży ten prezent, ale nie mam większej torebki, także no niestety. Okej, moi drodzy, wróciłam przed chwilą z korepetycji z matematyki. Fajnie, powiem, że te korki naprawdę mi się podobają, bo robię teraz same zdania maturalne i idzie mi coraz lepiej i się cieszę, mam nadzieję, że matura z matmy pójdzie mi dobrze. W sumie powiem wam, że tak jestem teraz wkręcona w robienie tych zadań maturalnych, że szczerze najbardziej teraz się skupiam na tej matematyce. Nigdy bym o tym nie pomyślała, ale fajnie, fajnie jakby mi dobrze poszło, bo matma to jest coś, czego ja nie do końca zawsze ogarniałam. Ja bardziej, jeżeli ktoś już mnie popchnął w jakieś zadanie, to rozwiązywałam je tak o, także po prostu wystarczy mi, że ktoś mi jedną rzecz podpowiedział kiedyś i po prostu jak załapałam już, to rozumiałam i nie miałam problemu z tą matmą, ale właśnie często są takie zadania, gdzie się po prostu gubiłam, nie do końca orientowałam, co mam robić, a teraz fajnie, bo po prostu coraz bardziej to rozumiem i się cieszę i powiem wam, że matma, jak się ją rozumie, jest naprawdę fajna i fajnie to się robi, te wszystkie zdania i tak dalej, także nie dziwię się, że jest dużo osób, które lubią matmę, bo ja na przykład, jak już coś rozumiem, to też lubię matmę. Dobra, a teraz otwieramy kalendarz adwentowy, bo jeszcze dzisiaj tego nie zrobiliśmy, a ja w sumie dzisiaj nic nie jadłam, jadłam tylko rano śniadanie przed wyjściem, to było około godziny 10, 9.30, coś takiego. No i później już nic nie jadłam, także mój brzuch jest strasznie pusty, ale czekam, bo mama zaraz przywiezie drwala, więc już nie mogę doczekać, ale najpierw otworzymy kalendarz. Zaczniemy od kalendarza od Pameli i dzisiaj otwieramy już 20 okienko. Zostało już tak mało do końca vlogmasów, już mega szybko to minęło, chociaż powiem wam, że bywało też ciężko z tymi vlogmasami, czasem bywało jakieś opóźnienia, ale ogólnie cieszę się, bo wszystko mi wychodzi i są wszystkie te vlogmasy. Dzisiaj mamy znowu te takie jakby sklejki różnych rzeczy, tym razem orzechowo
cynamonowe, to są ogólnie jakby takie orzechy, jakieś różne rodzynki i w tym stylu połączone wszystko, chyba wydaje mi się, że miodem albo jakimś syropem klonowym czy coś w tym stylu. I dzisiaj mamy akurat o smaku właśnie orzeszki i cynamon, więc tak świątecznie. Uwaga, uwaga, Sephora i 20 okienko mamy tutaj, takie dość malutkie, ale coś ciężkiego. Tym razem mamy przezroczysty lakier do paznokci. No nie wiem, nie wiem. Na przykład jak coś mi się ułamie, to lubię sobie czymś takim posmarować, żebym nie musiała od razu naprawiać albo lecieć do kosmetyczki czy coś w tym stylu, więc sobie takie coś zawsze na przykład na wyjazdy zabieram. Czas na NYXa i uwaga, tym razem chyba jakaś pomadka znowu będzie. Rozwaliłam troszkę, ale mamy pomadkę i to w takim jakby brązowo-orzechowym kolorze. Znowu nie mój kolor, także nie będę robić swatcha, bo po prostu komuś oddam. No tak się ogólnie prezentuje. Właśnie tak jak mówię, nie chcę robić swatcha, bo pewnie oddam komuś. Mamie na pewno nie, bo mama też nie maluje takimi kolorami. Ale może jakieś koleżance czy coś w tym stylu, nie wiem. Kinder. Uwaga, uwaga. Dzisiaj będziemy mieli chyba zwykłego, klasycznego kinderka. Dokładnie tak, ale nie jem, bo czekam na drwala. Kalendarz od mojej mamy i dzisiaj znowu coś cięższego. I idziemy dalej. Tym są coraz cięższe rzeczy, mam wrażenie. Uwaga, uwaga. Tym razem mamy... kurde, co to jest? Mamy taki piękny, taką piękną sól do kąpieli. Wygląda jak jakaś jednorożcowa albo coś w tym stylu. Jest o zapachu bubblegum i ma właśnie w sobie brokat, także ta wanna będzie się pięknie błyszczała. The Body Shop. Uwaga, uwaga. Ja dzisiaj przez ten egzamin po prostu rozpiera mnie naprawdę taka pozytywna energia i się strasznie cieszę, bo wiecie, tak jak nie zdawałam tych egzaminów i za każdym razem mi było tak przykro i smutno, to dzisiaj mam, czuję takiego kopniaka, że kurde, w końcu mi to wyszło i jestem tak pozytywnie nastawiona, że wiecie, jak jest czasem tak, że nic wam nie wychodzi w życiu i przyjdzie jedna rzecz, na której na maksa wam zależało albo zależało po prostu mniej, ale po prostu wam coś wyjdzie, to dostajecie takiego kopniaka euforii i macie ochotę robić wszystkie następne rzeczy kolejne. I dzisiaj mamy krem do rąk o zapachu różanym. Ale mimo to, że mamy też taką radość, to mam też straszny spadek takiej energii, bo jednak przez stres, przez to, że tak było dużo emocji dzisiaj, to jednak mimo wszystko trochę śpiąca jestem i zmęczona, więc pewnie dzisiaj szybko pójdę spać. I dzisiaj mamy z My Muesli śliwkową owsiankę. Moi drodzy, zobaczcie, jaka wielka paczucha przyszła do mnie dzisiaj od Nature Box. Mamy tutaj kosmetyki do pielęgnacji ciała, jak i włosów. I teraz przedstawię wam wszystko, co się tutaj znajduje, bo paczka jest naprawdę ciekawa i będę właśnie testować te kosmetyki. A więc tak, zaczniemy od tej serii. Jest to seria z olejem arganowym i mamy tutaj żel pod prysznic, szampon i odżywkę, czyli właśnie cały taki zestaw kosmetyków do pielęgnacji. I w ogóle patrzę, że tu, o kurczę, jeszcze więcej tego jest. Mamy tutaj jeszcze oliwkę do włosów, jeszcze jedną oliwkę do włosów i widzę, że tutaj jest jeszcze jedna odżywka i jeszcze jeden szampon. Także tutaj mam po prostu podwójną serię, więc mam nadzieję, że te kosmetyki będą super. Zobaczymy, będę testować. I co? Dalej kolejna rzecz, którą tutaj mamy, to mamy żel pod prysznic, olej z owoca marakui. Także bardzo fajnie. Następnie tutaj mamy taki granatowy, również pod prysznic i kokosowy. Także wow, jestem ciekawa w ogóle, jak one pachną. Zaraz sprawdzimy. Tutaj mamy jeszcze zestaw, uwaga, uwaga, z awokado. I z awokado mamy właśnie żel pod prysznic. Mamy, uwaga, uwaga, maskę do włosów. Proszę bardzo, tak ona wygląda. Mamy tutaj kostkę mydła pod prysznic. Mamy również kostkę szamponu pod prysznic. To jest fajna sprawa, te szampony w kostce na przykład na jakieś wyjazdy czy coś w tym stylu. Następnie mamy tutaj body bar, czyli to jest kolejna, wydaje mi się, po prostu mydło, tylko tym razem jest to oliwa, z oliwek. Mamy tutaj również szampu bar olejem migdałowym. Tutaj jeszcze z tej serii awokado mamy hair shot,
czyli to jest chyba jakiś taki shot do użycia na raz pod prysznicem, który ma nam odżywić włosy. No tych kosmetyków tutaj jest naprawdę mega dużo. Mamy tutaj również mydło w kostce z kokosa i jeszcze jeden taki shot do włosów. I ja powiem wam, że już testowałam te super shoty, to są takie shoty odpornościowe. Tutaj akurat mamy z imbirem i kurkumą i to po prostu pijemy. Nie smakuje to najlepiej, ale daje to turbo dużo różnych witamin, także wypiję sobie, myślę, na odporność właśnie, zwłaszcza w taką pogodę, jak tą teraz mamy na dworze, czyli mróz, śnieg i tak dalej, to myślę, że się przyda. Także to są wszystkie kosmetyki, więc idziemy zaraz pod prysznic i przetestujemy niektóre z nich. Ten olejek pachnie przecudownie, serio. Teraz już będzie moja rutyna, codziennie go będę nakładać na włosy, bo pachnie przepięknie. Także moi drodzy, to by była pielęgnacja kosmetykami od Nature Boxa. Chciałam wam też wspomnieć, że przez cały grudzień w drogeriach Hebe jest promocja na Nature Boxa, także zapraszam, jeżeli was zaciekawiły te kosmetyki, które dzisiaj wam pokazałam, lećcie, bo możecie właśnie znaleźć te kosmetyki teraz na fajnej przecenie i możecie sobie je potestować. Moi drodzy, ja właśnie skończyłam montować ten filmik, więc dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie jego, a my widzimy się na kanale już jutro. Do zobaczenia i cześć!